zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Sprzedawcy pod lupą. I dzisiaj sprawdzimy sobie sprzedawcę Spider-Sense Reptility Lublin. Jest to taki sprzedawca, którego w sumie wcześniej nie widzieliśmy. Wystąpił chyba raz we wrześniu na giełdzie warszawskiej, ale akurat wtedy nas nie było, więc nie mieliśmy okazji go poznać. Gdzieś tam w reklamach nam się przewinął jako właśnie jako sklep polecany. Chcieliśmy sprawdzić, ponieważ na stronie nie ma zbyt wielu lajków. Chyba nie jest aż tak bardzo jakoś znany. Tam ma około niecało 300 lajków. Tak, na sklep to dosyć mało. A może warto, żebyście i wy poznali i żebyście zaczęli. A oferta ma dosyć ciekawą zamawiać. I też niektóre rzeczy ma takie w miarę sympatycznej cenie. I zrobiliśmy takie dość różnorodne zamówienie, bo chcieliśmy sprawdzić, jak sprzedawca poradzi sobie z zabezpieczeniem produktów różnych kategorii w jednym kartonie. I jak to będzie właśnie spakowane, jak będzie od siebie oddzielone. I przy okazji chcieliśmy coś urozmaicić w naszych małych aranżacjach, tych wystrojach, terariów, żeby też nie było ciągle, że dodajemy te same rzeczy. Zobaczcie, co tutaj zamówiliśmy. 2 kilo bazaltu, 2 kilo żwiru rzecznego. Bardzo ładny jest swoją drogą. Przynajmniej na zdjęciach był bardzo ładny. Oby nie było jak z poprzednim sprzedawcą. Nie kraczmy. To się okaże. 4 poidełka, takie szklane. Szklane miseczki. Tło z włókna kokosowego, takie z miejscem na doniczki. To jest fajna sprawa, bo u żadnego sprzedawcy ich wcześniej nie widzieliśmy. Także... I właśnie jesteśmy ciekawi, jak to jest zapakowane, bo to jednak jest paczka taka nieduża, a wszystko jest tak pewnie ściśnięte. No zobaczymy. Mamy jeszcze w paczce 3 braplasty. I jeszcze jest też ptasznik. W takim razie nie będziemy Was trzymali niepewności i przechodzimy do otwierania. No to ukazały się nam gazety. Nawet sporo tych gazet jest. No. Mam jedno zawiniątko tutaj, razu foliowe, to pewnie jest pajączek. To jest pierwszy element. Tak, i tutaj też jest hitpack. O, hitpack już jest niestety zimny, a zamówienie wyszło w poniedziałek, a dzisiaj mamy piątek, czyli cztery dni. No niby hitpacki chyba ogrzewają do 3 dni, chociaż nie jestem pewien. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Pająka sobie odpakujemy później, a na razie może wyjmiemy najpierw wszystko, zawartość. Co tutaj mamy. Tutaj jest oczywiście nasz rachunek, tu macie nazwę sprzedawcy. Z Lublina. Tutaj nasz rachuneczek. Tego Wam nie będziemy pokazywać. Tutaj coś mamy, jest to ciężkie. Co to może być? A, tu miseczki mamy te szklane. Miseczki szklane. Całkiem spoko. Takie głębokie są, nie? No. W porządku. Całkiem przyzwoicie to wygląda. Jeszcze zbliżenia potem zrobimy, jak już uspokujemy wszystko. Dobra, miseczki mamy. Dalej. Tu niżej mamy braplasty. Braplasty są złożone jeden z drugim. Chyba doszły całe. Więc nie jest połamany. Kiedyś też mieliśmy taką przygodę, że wieczko nam doszło połamane niestety, ale to... To ze Spider Shopem było. Ale to było tylko jedno. Ale to no, też, no... No, ale mieliśmy, nie? To też nie zależy od nich, zależy od kuriera wszystko tak naprawdę. Okej, to jest wszystko całe. Dobra, lecimy dalej. Może to jest tutaj... To chyba też są... Miseczki. Na pewno tak. Tak, tu są miseczki. Tu są 4, tak jak zamówiliśmy, i 3 braplasty. Dobra, tu mamy to tło na tył. Jak ono jakościowo? Śmieszne jest takie. Fajne. Nie, czujesz? Takie mięciutkie jest. No, takie. Bardzo fajny pomysł. Śmiesznie jest. Na pewno użyjemy to przy jednej z aranżacji naszych nadżywniaków. To
takiego. Na pewno zobaczycie, jak to użyjemy. Dobra, i dalej. O, to już wiem, czemu było tak ciężko, jak to niosłam z pracy. I mnie teraz ręce bolą. Proszę bardzo. Co mi narzeczony zamówił? Żwirek! Nie, te dwa... Żwirek? Tak. Tak, to jest żwirek. Rybki są, żwirek do akwarium. Ale my chcemy go wykorzystać przy jakimś terrarium, takim być, aqua. To miał być bazalt, tak? Nie, to jest żwirek. To jest żwirek? A on taki kolorowy miał być. No to niżej jest żwirek. A, czyli to jest bazalt. No to jest napisane żwirek. Też żwirek. A może w składzie mam jest pisane też. To może był nazwany jako bazalt, ale jest żwirek. Zobaczę, wiesz co? Zobaczę, jak było w tym naszym zamówieniu. No to jest jako bazalt. Bo druga rzecz to jest ten kolorowy żwirek i to jest na pewno żwirek kolorowy, nie? To widać. Mm-hmm. Żwirek kwarcowy, delfinek, coś takiego, 2 kg. A to jest żwirek czarny, więc może ktoś się pomylił. Bo nie jest to bazalt. A nie, przecież nie jest, poniżej bazaltowy. Czarny, żwirek czarny, bazaltowy. Czyli się zgadza w tym razie. Dobra. Kato, nic nie ma? Nie ma nie nic. Wszystko. No to w sumie sporo rzeczy, mała przesyłka, ale wszystko całe. Jeszcze został nam pajączek. A to już może pajączka byśmy rozpakowali przy czystym stole, co? Zabierać te rzeczy. Ojejku. Żyje? Nie. Rusza się? Nie. Nie, ale widać, że ma taką pozę, że żyje. Ale nie będziemy go chyba daj do obiektywu. Co? Daj do... będziemy? Daj do obiektywu bardziej. Ojejku, rusza nóżka.
Widzieliście już nasze przedmioty na zbliżeniu, a teraz sobie przejdziemy do takich trzech punktów, które też w poprzednim filmiku żeśmy uwzględnili. Do ogólnej oceny. I najpierw omówimy sobie wysyłkę. Ogólnie z wysyłki jesteśmy zadowoleni. Wszystko przyszło całe, nic się nie połamało. Wydaje nam się jednak, że mogła być jeszcze trochę bardziej zabezpieczona. Przynajmniej te plastikowe pojemniczki mogą być jakoś, nie wiem, folią bąbelkową lub coś w tym stylu. Bo tak naprawdę one dotykały bezpośrednio do kartonu, bez żadnej folii bąbelkowej, bez niczego, po prostu było pojemnik karton. No i tak naprawdę no, łatwo mogło się to złamać, jakby coś tam, nie wiem, kurier coś rzucił, dotknął jakąś inną paczką czy coś. A jednak paczka ta miała parę ryz, więc musiała się też poobijać. Także ogólna ocena wysyłki to... Na czwórkę. 4 gwiazdki. I teraz przechodzimy do następnego punktu, czyli do ceny. I tutaj mamy, w sumie ceny były dość spoko, były takie pośrednie, bo znaleźliśmy na przykład odnośnie braplastów. To były braplasty i droższe, tańsze. I tańsze właśnie. Więc tak cena jest taka pośrednia, bo to wychodzi 5,50 za jeden braplast. Miseczki w podobnej cenie jak u innych sprzedawców. Pajączek. Trudno nam ocenić, bo nie widzieliśmy tego pajączka u nikogo innego jeszcze. Oni ogólnie go reklamują jako nowość tylko u nas. To jest, kochani, Cyrio Cosmos Rite L1. Jeśli chodzi o tło z włókna kokosowego, w sumie nie mamy porównania, bo... Jeszcze nie testowaliśmy tego. A też u innych sprzedawców nie widzieliśmy tego, więc nie wiemy, czy powinno być tańsze, droższe. No po prostu cena to było 14,50 za takie tło. No takie, jest to dość... Takie właśnie tło dla leniuchów pod doniczki, no, więc... No jest to dość fajne rozwiązanie, jak jeszcze na przykład nie próbowaliście robić sobie tła, a tu zawsze można jakieś fajne rośliny puścić, żeby to tak fajnie się rozrosło. Czyli ogólnie za cenę przyznajemy 4 gwiazdki. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do jakość. Oceny jakości. I pod względem jakości. Plastikowych pojemników chyba nie musiałam opisywać, bo to w sumie jest wszystko robione na jeden sort. No, widziałeście też na zbliżeniu, że są spoko. Szklane miseczki są fajne, bo są głębokie, ale też nie ma jakichś uszczerbień, więc wydaje mi się, że będzie akurat w porządku wszystko. Tło. Wykonanie jest fajne, tylko to zauważyliśmy, to trochę śmierdzi gumą. No właśnie to jest troszkę dziwne, bo ono jest niby jest to z włókna kokosowego, ale tak jakby było właśnie utwardzone gumą. Takie jest lekko takie klejące, takie gumowate. To pewnie się zapytamy właśnie niż sprzedawcy, czy to jakoś trzeba będzie potem po skleju czegoś, nie wiem, wywietrzyć, bo właśnie co ostało z tydzień, dwa. Czy to nie będzie miało jakiegoś wpływu na ptasznika i na rośliny na przykład. No, jeśli chodzi o ptasznika, to no, doszedł żywy, bardzo dobrze był zapakowany. Widzieliście dużo warstw papieru, dużo warstw folii aluminiowej i też heatpack był. Także pająk zapakowany spoko. Jest mimo jedynki, mimo mrozu wieczorem, da się tośnikę wyspać bez problemu. No. Jak kebaba. I to takiego malutkiego, no nie, to też troszkę trudniej. Dokładnie. Szczególnie właśnie, że Cyrio Cosmosy to są takie jedne z najmniejszych ptaszników, więc to też trzeba mieć na uwadze. I jeszcze ostatnia rzecz, którą zamówiliśmy, to były właśnie te żwirki, które też widzieliście na zbliżeniu. Żwirek i bazalt. No, jak się okazało, bazalt to też był jako żwirek czarny. No, nie. Troszkę myśleliśmy, że to będzie, wiecie co, coś innego, że to będzie bardziej takie, no, bardziej się będzie nadawało do terrarium, a to jednak jest takie stricte akwariowe. Stricte właśnie akwariowe. Tak nam się właśnie wydaje, że gdyby to było właśnie dokładnie napisane na stronie, pewnie byśmy tego nie kupili, dlatego jeżeli sprzedawca widzi nasz, właśnie w tym momencie nasz materiał, doradzamy dołączyć jakieś zdjęcie opakowań jeszcze tych żwirków i bazaltu, żeby osoba kupująca wiedziała, że to jest właśnie takie... Typowo pod akwarium. Typowo akwariowe. No bo jednak słuchajcie, na takiej stronie Spiders and Reptility, to osoba, która wchodzi takie na stronę, terrorystyczne właśnie to strony. Wtedy głównie myśli o właśnie pająkach, ptasznikach, gekonach, wężach. A tutaj proszę, żwirek,
akwariowy. Znaczy oczywiście, że dla jakiegoś węża wodnego, czy coś w tym stylu, czy dla krabów, to jest przydatne, ale... No, no ale jednak warto by było wstawić jakieś zdjęcie na stronę. No, zdjęcie na stronę i akurat do opisu dodać właśnie informacje, że to jest takie i takie. Taki podgląd, żebyście właśnie mieli taką pewność, że jednak wam przyjdzie coś takiego, no na pewno to, co macie na myśli. Także jeśli chodzi o ocenę jakości, to przyznajemy także 4 gwiazdki. Czyli 3 czwóreczki. No nie jest to zła ocena. Dobry uczeń. Dobry uczeń, dokładnie. No a jak macie jakieś doświadczenia właśnie z tym sklepem, to piszcie nam w komentarzach. Standardowo, tak jak przy poprzednim sprzedawcy, żeby osoby, które będą zainteresowane w tym zakupie, mogły sobie ten film jeszcze prześledzić. Możecie też nam napisać, czy może ktoś z was już ma tego ptasznika. Też jesteśmy w sumie ciekawi, bo to taka nowość na rynku podobno. I jeśli ktoś z was już używał tego tła, albo może ma jakąś taką swoją właśnie mieszankę, jakąś, nie wiem, poradę dla nas, co byśmy mogli przetestować. Albo zrobione terrarium właśnie, to też chętnie zobaczą jakieś zdjęcia. Także to by było na tyle. Jeszcze powiemy wam, że kontakt ze sprzedawcą miałam mailowy. Całkiem szybka była wysyłka, ponieważ przelew wyszedł od nas w czwartek, a już w poniedziałek paczka została wysłana. I też sprzedawca... I w czwartek była już na poczcie chyba. Tak, i też sprzedawca się interesował tym, czy będą mrozy, ogólnie jakie są prognozy pogody, żeby jednak ten pająk nie miał ciężkiej drogi, więc no to jest też na plus. W takim razie my będziemy już kończyli ten odcinek. Jeżeli chcielibyście odwiedzić właśnie stronę sprzedawcy bądź jego fanpage, macie linki w opisie, tak samo linki do nas również tam znajdziecie. I dajcie łapki w górę, żeby jak najwięcej osób przed zamówieniem u sprzedawcy zobaczyło naszą ocenę. To może komuś to pomoże w zdecydowaniu się, czy zamawiać, czy nie zamawiać. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zapraszamy do kliknięcia w czerwony guziczek. I pamiętajcie o dzwoneczku, bo też dużo osób nam później pisze, że na przykład nie dostali powiadomienia, a to jednak YouTube wysyła, nie my. No i no nie mamy na to wpływu. Jak nie klikniecie dzwoneczka, no to możliwe, że wam się wiadomienie po prostu nie pojawi. I tym miłym akcentem widzimy się już w kolejną środę. Na razie.